Cześć, jestem Lulisia i witam Cię na treningu z Luli Tulisiami. Skoro tu jesteś, to znaczy, że jesteś gotowy na solidną porcję super zabawy, tańca, no i też pocenia się, jak u prawdziwych sportowców. Zanim zaczniemy, upewnij się, że masz wokół siebie wystarczająco dużo miejsca, żeby nie zrobić krzywdy ani sobie, ani komuś innemu. Pamiętaj, że jak się zmęczysz, to zawsze możesz zrobić przerwę i to jest zupełnie w porządku. Ja też się strasznie męczę. Dobrze mieć przy sobie wodę, tak jak ja. Po to, żeby pić w momentach, kiedy najdzie cię pragnienie. To co? Zaczynamy? Jeszcze jedno, najważniejsze. Zanim zaczniemy, koniecznie zapytaj rodziców, czy jesteś zdrowy i możesz bezpiecznie wykonywać wszystkie ćwiczenia. Tak? Zaczynamy! Cześć! Dzisiaj idziemy na spacer do dżungli. Chodźcie! Idziemy! Żwawo! Dobrze! Kiedy ostatni raz byłeś na spacerze w lesie? Będziemy się rozglądać za zwierzątkami. W prawo i w lewo, żeby żadne zwierzątko nam nie umknęło. I do góry, i do dołu. Trzeba zauważyć każde zwierzątko. I na boki. O, przyszedł do nas Lulituliś. Leci wielki ptaszek. Ale kolorowy. To chyba papuga. Dobrze ci idzie. Świetnie naśladujesz papugę. A teraz mały ptaszek leci. Ojejku, jaki śliczny. Wiesz, jak nazywają się najmniejsze ptaszki na świecie? To kolibry. O-o, a teraz idzie kaczka. Skąd kaczka w dżungli? Teraz musimy zaglądać pod gałązki. Robi się bardzo gęsto. Trzeba robić przykut. Zaglądamy pod każdą gałązkę, żeby na pewno żadne zwierzątko się nie schowało. Teraz krzaki rozpychamy na boki bioderkami. Dobrze, porządnie. Dobrze to robisz. Wygląda tak, jakbyś był już w dżungli wiele razy. Idziemy dalej. Szybko, żwawo. Możemy teraz troszkę podbiec. Wow! Dobra jesteś w bieganiu. Wysoko kolanka. Tak, super! Można się zmęczyć. Dobrze! Ale ekstra. Strasznie lubię dżunglę. Widzę coś kolorowego tam na listku. Słuchajcie! To jest chyba gąsienica. Spróbujmy zrobić jak gąsienica. I wyprostujemy się. I znowu rączkami do przodu. I z powrotem. Dobrze! Jesteś świetna! Super! Maszerujemy dalej. Dżungla jest super! O, Róża i Oliwka postanowiły zrobić przerwę i się napić, a my poskaczemy jak kangurki. Zrobimy kangurki. Super! Dobrze, tak. Maszerujemy. Widzę kolejne zwierzątko. To tygrys. Co on robi? Wącha kwiatki. Chyba jest bardzo wrażliwy i romantyczny. Zróbmy tak jak on. Dobrze. Na rączkach w dół. O! Jest i Róża. Zapraszamy do nas. Wąchamy kwiatki. Jakie są twoje ulubione? Kwiatuszki pięknie pachną. A ty? Jak jesteś zmęczony, to zrób przerwę i pójdź się napić. O nie! Zobaczcie! Przyszedł jakiś piesek. Co on robi? Podnosi nogę i sika. Spróbujmy zrobić tak jak on. To strasznie śmieszne, że pieski tak sikają, a kotki już na przykład nie. Masz pieska albo kotka?
Wow! To bardzo trudne. Boli pupa od trzymania nogi tak wysoko. Pieski są strasznie dzielne. I druga noga. Luli, Tulisiu, nie przeszkadzaj. Frędzelek też tak sika. Znasz już frędzelka. Dobrze, spróbujemy wytrzymać. Ale super ci idzie. Widzę małpkę. Co ona robi? Zeszła na ziemię i zaczyna się wygłupiać. Spróbujmy zrobić tak jak ona. Wow, takie małpie wygibasy są trudne. Ale świetnie ci idzie. Spróbuj teraz jeszcze dotknąć rączką do stopy. Jak ci się to uda, to będziesz niesamowita. Ekstra! Super ci poszło. Jesteś zmęczona? Jak masz siłę, to zapraszam na kolejną część.